Nie widać specjalnie jakiegokolwiek realnego planu, jak dla mnie, po stronie tych zwolenników liberalizacji, żeby do tej liberalizacji faktycznie doszło. Bo ja tutaj nie słyszę ze strony lewicy, jak zamierza obejść weto prezydenckie. Wiesz, że ta lewica się skupiła i ta liberalna strona się skupiła na tym, jak nie zajść w ciążę, a nie jak zajść w ciążę i być świadomie być świadomy macierzyństwo czy rodzicielstwo w ogóle, to też jest ogromna porażka, tak? I to też jest kolejny temat, który nie wybrzmiewa, tak? Oczywiście to stawia pewne filozoficzne pytanie przede mną, no w takim razie, jak prawa człowieka się dostaje, jak prawa człowieka wchodzą w życie, co jest prawami człowieka. Z tej strony Agata Kępa. Witam Was bardzo serdecznie na kanale lub bezpośrednio. Dzisiaj już po raz kolejny goszczę Jana Śpiewaka. Hej! Dzień dobry, cześć, witam Ciebie, witam Państwa. Dzisiaj nie o referendum prohibicyjnym, ale również o referendum będziemy rozmawiać o tym, jak w Polsce wyglądają propozycje dotyczące referendum aborcyjnego i czy tak naprawdę to referendum powinno się odbyć. I wokoło tego właśnie będziemy się poruszać. Także Janek, jakbyś mógł właśnie na start powiedzieć, jak w ogóle wygląda w tym momencie kwestia referendum aborcyjnego? Znaczy, kwestia referendum aborcyjnego jest de facto podnoszona przez Trzecią Drogę. To jest chyba ugrupowanie, które najczęściej o tym mówi, ale bardziej mi się wydaje, że to jest forma uniku w przypadku Trzeciej Drogi, niż rzeczywiście jakaś propozycja, pod którą oni by inwestowali jakiś kapitał polityczny czy społeczny. Tymczasem lewica, która w teorii jest najbardziej zainteresowana kwestią aborcji i w domyśle liberalizacją przepisów, które obecnie istnieją, no o aborcji, o referendum aborcyjnym mówi wręcz wrogo, tak? Opowiada się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Nie mówię o całym środowisku lewicowym. Ja też uznaję się poniekąd za część lewicy, chociaż mnie tam różnie oczywiście traktują. I wiem, że takich osób myślących na lewicy, czy po stronie tych środowisk pracowniczych, socjalnych jest więcej. Ale jednak ta lewica parlamentarna, przynajmniej ta lewica, nazwijmy to, związana z organizacjami, tymi największymi organizacjami proaborcyjnymi, jest zdecydowanie przeciwko referendum aborcyjnego, podnosząc takie argumenty jak to, że no, za prawami człowieka się nie głosuje. No i oczywiście to stawia pewne filozoficzne pytanie przede mną, no, w takim razie, jak prawa człowieka się dostaje, jak prawa człowieka wchodzą w życie, co jest prawami człowieka. No i właśnie, więc dla mnie to jest bardzo ciekawa dyskusja. Ja tutaj wyczuwam pewnego rodzaju hipokryzję ze strony tej lewicowej reprezentacji sejmowej i tych środowisk, no, najbardziej zaangażowanych w tę kwestię aborcji. No bo uważam, że absolutnie prawa obywatelskie się głosuje, się zdobywa w walce. I to nie jest tak, że te prawa spływają na nas niczym jakieś objawienie czy prawa religijne, boskie. To nie jest tak, że zejdzie Mojżesz z góry z 10 przykazaniami i teraz będziemy mieć te prawa. No nie. Ktoś musi za nimi zagłosować. Albo to zrobią ludzie w referendum, albo zrobią to posłowie, albo tak jak w przypadku Polski, niestety, uważam, że to jest najmniej demokratyczna forma dyskusji na temat praw człowieka, robią to sędziowie, bo w przypadku aborcji, no, mamy do czynienia tak naprawdę z decyzją sędziów i to nie tylko tego ostatniego Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj, no, jakby tego składu, który głosował za ograniczeniem, radykalnym ograniczeniem możliwości aborcji w Polsce, ale za kolejnymi składami poprzednimi, bo warto przypomnieć, że ograniczenie prawa do aborcji to była decyzja wielu składów Trybunału Konstytucyjnego, począwszy od tego Trybunału Konstytucyjnego, którego przewodniczącym był pan Zoll. Bo ta dyskusja o aborcji to nie jest dyskusja ostatnich 5 lat, tylko właściwie ona się rozpoczęła tuż po 1989 roku.
Co ciekawe, SLD tak naprawdę kilka lat temu jeszcze samo proponowało referendum aborcyjne, więc te postulaty na lewicy tak naprawdę się zmieniły. I teraz rzeczywiście możemy spotykać się z narracją, że nie powinno się głosować i decydować w referendum o prawach człowieka i że takich referendów aborcyjnych się nie robi. Ale kilka lat temu tutaj ta narracja była zupełnie inna. Też wiemy z różnych przykładów na świecie, że tak naprawdę ta aborcja jest poddawana głosowaniu w referendum i to też w krajach, które się wydają dużo bardziej liberalne i lewicowe niż Polska, więc taka praktyka tak naprawdę obowiązuje. A jak w tym momencie wyglądają takie kwestie prawne? Bo tak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zmianie tego prawa aborcyjnego w Polsce całkiem niedawno, tak naprawdę, no w tym momencie byłoby trudno głosować nad aborcją w referendum, ze względu na to, że jednak konstytucja też określa te kwestie. No tak, ale tak samo można powiedzieć, że trudno by było głosować w Sejmie, jeśli konstytucja określa tę kwestię, tak? Znaczy, kto ma większy mandat do zmiany jakichś przepisów czy ustroju państwa, parlament w zwykłej większości, tak, gdzie nawet rozumiem 231 głosów nie trzeba by w sprawie ustawy, która liberalizuje tylko zwykłej większości, tak, czyli większości tych osób, które są na sali w czasie głosowania. Czy większości, która jest stworzona w ramach referendum, głosowania referendalnego. Oczywiście ja nie jestem prawnikiem, ja jestem socjologiem, jestem, można powiedzieć, historykiem idei, więc działaczem społecznym, więc te kwestie prawne, no, ja mogę je interpretować po prostu ze strony właśnie takiego człowieka, który no, rozumie demokrację, rozumie, jak pewne procesy działają. Niewątpliwie jest tak, że po przeprowadzonym referendum również musiałoby dojść do głosowania w Sejmie na ten temat. Tak, to nie jest tak, że to samo z siebie po prostu staje się, ale to jest też kwestia pewnej praktyki demokratycznej, tak? No, że my mamy bardzo polaryzującą kwestię, jaką jest kwestia aborcji, gdzie jest bardzo silna dyskusja, są dwa silne obozy. Jest ten obóz, nazwijmy to antyaborcyjny, pro-liferski, jak to się czasem mówi, związany bardzo silnie przede wszystkim z Kościołem katolickim, który od dawna mówi, że właśnie kwestia aborcji, no to jest de facto kwestia moralna, że to jest kwestia zabijania de facto dzieci. I z drugiej strony mamy, no właśnie ten obóz proaborcyjny, który mówi, że no, też jest to kwestia moralna, że też jest to kwestia życia, tylko że jest to życia często kobiet i że to jest kwestia wolnego wyboru jednostki. I gdzieś pomiędzy są ludzie, którzy no, aż tak silnie nie są zaangażowani w ten spór, ale myślę, że dzisiaj opinia większości Polaków jest taka, że żeby oddać tę decyzję o tym, co robi z ciążą własnemu kobiecie, która w tej ciąży jest, żeby to nie państwo decydowało o tym. I rzeczywiście można mieć takie wrażenie, że te nastroje społeczne się bardzo zmieniły w ciągu ostatnich 4-5 lat. Ale pomimo tego, że te nastroje się zmieniły, pomimo tego, że w kolejnych sondażach wynika z nich, że jednak większość Polaków jest za liberalizacją tych przepisów aborcyjnych, no to nie widać specjalnie drogi parlamentarnej, na podstawie której miałoby dojść do zmiany tego typu przepisów, tak? No bo jeśli mówimy o tym, że potrzebujemy zwykłej większości, no to wiemy dzisiaj, że Platforma jest za liberalizacją i wiemy dzisiaj, że Lewica jest za liberalizacją. Inne partie, PiS, Konfederacja są przeciwko, a Trzecia Droga no de facto też jest przeciwko rozwiązywaniu tego w parlamencie. Mamy też Andrzeja Dudę, prezydenta Andrzeja Dudę, które no też jest zwolennikiem zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Więc mamy system, w którym elity polityczne są w opozycji, przynajmniej wedle tego, co widzimy, jeśli chodzi o opinię publiczną, do tego właśnie, co większość społeczeństwa chce i chciałoby widzieć w praktyce zastosowane w życiu. No i jak ten problem rozwiązać, tak? Jaka jest strategia zwolenników liberalizacji ustawy czy przepisów aborcyjnych, która ma nas doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie te przepisy zostaną zliberalizowane. I tutaj nie widać specjalnie jakiegokolwiek realnego planu, jak dla mnie, po stronie tych zwolenników liberalizacji, żeby do tej liberalizacji faktycznie doszło. Bo ja tutaj nie słyszę ze strony
Lewicy, jak zamierza obejść weto prezydenckie. Nie widzę propozycji Platformy Obywatelskiej, jak faktycznie zamierza obejść tą sytuację, która jest w Trybunale Konstytucyjnym, tak? Gdzie jest jednak większość w Trybunale Konstytucyjnym wybrana przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie faktycznie ci zwolennicy zaostrzenia przepisów się znajdują. Więc jedynym dla mnie wyjściem dla tej sytuacji, demokratycznym i też strategicznym, i też politycznym, który reprezentuje większość odczucia społeczeństwa, w mojej ocenie, jest głosowanie na drodze referendum. I tylko takie głosowanie na drodze referendum daje też podstawę, żeby powiedzieć, no nie, jeśli to stoi w sprzeczności z konstytucją, no to mamy, większość społeczeństwa się wypowiedziała w sprawie aborcji, w sprawie referendum w sposób bezpośredni i nie może stać to nad wolą garstki ludzi w Trybunale Konstytucyjnym, 15 osób, tak już nawet chyba nie pamiętam, ale tak, to jest 15 sędziów, którzy są w Trybunale i nad wolą 460 posłów i posłanek w Sejmie, tak? To jest najsilniejszy mandat, jaki obecnie może być. Więc dla mnie głosowanie w referendum jest po prostu, po pierwsze, strategicznie jedynym rozwiązaniem tego problemu, tego pata aborcyjnego, który dzisiaj mamy, ale też jest po prostu jedynym demokratycznym wyjściem z tej sytuacji, tak? Bo tak jak mówię, obecne przepisy aborcyjne są antydemokratyczne, nie zostały wprowadzone nawet przez większość parlamentarną, zostały wprowadzone przez decyzję kilkunastu sędziów. No, to jest dla mnie sędziokracja, to nie jest demokracja. Dla mnie to jest forma władzy oligarchicznej, konserwatywnej, reakcyjnej nad większością społeczeństwa. Polskie społeczeństwo jest, w mojej ocenie, dużo bardziej liberalne. Oczywiście druga strona może mieć inne zdania na ten temat, ale to w takim razie sprawdźmy się w boju, sprawdźmy się w kampanii. Zapytajmy ludzi, przeprowadźmy debatę. Oczywiście tu się inny pojawia problem, tak? Jak zadać pytanie, tak? No bo to jest też oczywiście wielki problem, tak? Jak doprowadzić do stworzenia takiego pytania, które, no jakby, na które obie strony tego sporu mogą się zgodzić, tak? No bo wyobrażam sobie, że liberałowie by chcieli, czy ta strona bardziej liberalna, lewicowa by chciała powiedzieć, no, ubrać to w jakieś formy przerywanie ciąży, tak, prawo do aborcji, tak? A druga strona by pewnie chciała zabijania dzieci czy coś w tym stylu, tak? No ale no, na tym to jest pewne wyzwanie. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie do tego mamy też parlament. Tutaj już właśnie ta kwestia tego, że to Sejm decyduje o treści, szczegółowo dokładnej treści pytania referendalnego, no to jest to miejsce, w którym te strony mogą się gdzieś spotkać, wypracować jakieś porozumienie. I to też wyobrażam sobie, że gdyby kwestia referendum była ważniejsza w tej kampanii wyborczej, tak, nie, gdyby to nie było tylko tak, że trzecia droga mówi, no my chcemy zrobić referendum, bo w sumie to my nie mamy zdania na ten temat, jesteśmy bardziej konserwatywni tak naprawdę niż nasi wyborcy, więc spuśćmy tę sprawę do referendum, tylko żeby gdyby faktycznie stała się elementem dyskusji przedwyborczej, gdyby stała się elementem tego, to ludzie mogliby zagłosować, ok, ja głosuję na opozycję, bo chcę, żeby ta sprawa stanęła w parlamencie, żeby była wydyskutowana, żeby doszło do tego, że większość parlamentarna przegłosuje referendum w tej sprawie i faktycznie będziemy mogli my się jako obywatele w tej sprawie wypowiedzieć, tak? Wtedy jest pewien ciąg, nazwijmy to technologiczno-demokratyczny, który zostaje uruchomiony i który umożliwia dogadanie się, jakby pewnego rodzaju sformułowanie tych pytań referendalnych, czy pytania referendalnego, tak żeby ono nie obrażało żadnej ze stron i żeby nie sugerowało od razu odpowiedzi, tak? To jest trudne, ale to jest wykonalne. Powiedziałaś o innych państwach, Irlandia, zdaje się, że Argentyna, tak, też. To były kraje, ale Irlandia jest najbardziej ciekawym case'em, bo Irlandia jest państwem również katolickim, jest państwem, gdzie udział Kościoła katolickiego w życiu publicznym był bardzo duży, również jak w Polsce, który ma podobną historię zaborów, tak? Po prostu, no, oni byli kolonizowani przez Anglików, my byliśmy trochę przez naszych sąsiadów też. Więc jest to podobny w tym sensie kraj, tak? I tam doszło do tego referendum, tam była kampania referendalna, która trwała bardzo długo, gdzie faktycznie dyskusja była długa, była debata na ten temat. Tą kwestię rozwiązano w ten sposób i ona już nie wzbudza, prawda, takich emocji, bo zostało, bo naród się wypowiedział, tak? I ja też chcę, żeby po prostu naród się wypowiedział, a nie żeby w sposób oligarchiczny te kwestie rozwiązywano w zamkniętych gabinetach sędziów czy nawet Pałacu Prezydenckiego. Zwłaszcza, że tak naprawdę widzimy, że w dyskursie cały czas ten temat powraca. Jest to sprawa, tak jak też mówisz, bardzo polaryzująca, co jakby dowodzi to,
co widzimy też bardzo często w Sejmie, bo przecież całkiem też niedawno wpłynęły dwie inicjatywy ustawodawcze. Z jednej strony inicjatywa, która miała zakazać aborcji, a z drugiej inicjatywa, która tą aborcję liberalizowała, więc jest bardzo to polaryzująca kwestia. Widzimy to też na ulicach poprzez różnego rodzaju organizacje. Z jednej strony mamy legalną aborcję, z drugiej strony mamy środowiska związane między innymi z Ordo Iuris, więc tutaj jest to podnoszone non-stop, ale głównie wybijają się te głosy rzeczywiście skrajne. A jak zobaczymy różnego rodzaju sondaże, statystyki i tak dalej, to okazuje się, że społeczeństwo jest bardziej liberalne niż obecne prawo, ale nie jest aż tak liberalne jak postulaty lewicy czy środowisk już bardzo proaborcyjnych. No właśnie, to jest też, te referendum też musiałoby zmusić tą stronę liberalno-lewicową, nazwijmy ją, do tego, żeby szukać szerokiego porozumienia, tak? I jakby wydaje się, że faktycznie na przykład postulat, żeby aborcja była legalna, nie wiem, do 8. miesiąca ciąży, no jakby to już jest coś takiego, co jednak większość Polaków chyba nigdy nie, no, nigdy to może nie, no ale jakby nie zgadza się, tak? No widzieliśmy, jaka była reakcja po słowach kandydatki Platformy Obywatelskiej jednej, która została potem z tych list wyrzucona właśnie, która postulowała, żeby aborcja była legalna do Tak. 8 czy 9 miesiąca, tak? Z drugiej strony też budzi wśród wielu polityków, wśród wielu obywateli budzi taki no, protest mówienie aborcja na życzenie, tak? Czy aborcja jako forma de facto antykoncepcji, tak? Czy mówienie o tym jako, że to jest coś prostego, łatwego, że to jest coś, co jest w ogóle no, częścią niemal lifestyle'u, tak? Po prostu, tak? A teraz chcę zrobić aborcję, tak? I tak jak oglądam niektóre te kanały właśnie proaborcyjne, no to one używają takiego języka właśnie, widziałem jakiś taki rysunek, a zrobiłam 200 aborcji i idę na kolejną, nie? No jakby, no nie, chyba nie o to nam chodzi, tak? Więc ta druga strona, liberalno-lewicowa, musiałaby szukać szerszego porozumienia, musiałaby wyciągnąć rękę do tej strony, nazwijmy to centrowej czy bardziej konserwatywnej, której nie podoba się tak głęboka ingerencja państwa w życie prywatne obywateli, która rozumie, że uważa aborcję za pewnego rodzaju ostateczność, tak, czy pewnego rodzaju kwestię, no, ogromnie trudną, decyzje bardzo często, tak? I nie jest to coś, co ich zastępuje po prostu w tej formie antykoncepcji, tak? Więc ona by też, ta druga strona, musiałaby utemperować się, żeby szukać tego mandatu wśród tych wyborców, nazwijmy to środka. Ja na początku, jak były protesty aborcyjne, to doszło do takiego momentu, w którym faktycznie te bardziej radykalna i ta centrowa bardziej część spotkała się, tak? I dla mnie, ja pamiętam taką sytuację, w której właśnie były dyskusje. O, nie dyskusję, tylko mówiła kobieta dziecka niepełnosprawnego, tak? Która miała bardzo ciężko niepełnosprawne dziecko, tak? Jak ciężkim, jak dramatycznie trudnym wyborem jest posiadanie takiego dziecka, jest urodzenie takiego dziecka, szczególnie w kraju jak Polska, tak? Gdzie Tak. nie mówi się o tym, co wiąże się z konsekwencjami urodzin dziecka bardzo ciężkim upośledzeniem, tak? Gdzie państwo właściwie nie istnieje, gdzie nie ma domów pomocy, gdzie zasiłki są bardzo małe, gdzie te kobiety często stają same z tym, tak? Gdzie stają się. I jakby mówimy, okej, zakazujemy aborcji, ale potem te kobiety z tymi dziećmi, które wymagają ogromnej opieki, nakładów czasu, pracy i pieniędzy, zostają same, tak? I to w ogóle zniknęło, tak? Zupełnie to zniknęło po wprowadzeniu tego zakazu. I tak jakby, więc mówienie, że ta druga strona musiałaby pewnie powiedzieć, to jest tak, my chcemy wolności dla kobiet. Jeśli chcesz urodzić dziecko, które ma wady, głębokie wady genetyczne na przykład, okej. Okay. Jeśli nie chcesz, to też to rozumiem, ale jeśli chcesz, to stworzymy ci warunki, państwo stworzy ci takie warunki do tego, żebyś mogła posiadać te dzieci, tak, i żyć w miarę godnym życiu, tak? A nie tak jak dzisiaj, gdy jesteś naprawdę, gdzie ta relacja tej kobiety była absolutnie wstrząsająca, tak? Jakby z czym się wiązało. I ona była zwolenniczką aborcji, tak? Będąc świadoma, jak ogromnym ciężarem i kosztem związana była właśnie ta decyzja o urodzeniu tego dziecka z tymi głębokimi wadami genetycznymi. Więc ta dyskusja nagle by nam się zdecydowanie rozszerzyła o bardzo wiele sfer, tak? I by zmusiła obie strony do tego, żeby coś zaproponować, tak?
Znaczy, żeby faktycznie to wyszło spoza moralnego przekrzykiwania się z pozycji wyższości, wy mordujecie dzieci, a nie, wy mordujecie kobiety w ciąży i tak dalej, tylko wyszła spoza tego po prostu pałkowania się i tej wojny symbolicznej polsko-polskiej i wyszła w stronę faktycznego, praktycznego działania i zapewnienia ludziom godnego życia i możliwości faktycznie wyboru, którego dzisiaj de facto kobiety są pozbawione w Polsce, bo tak jak mówię, wybór posiadania dziecka z głębokimi wadami i wiąże się dla nich naprawdę z ogromnymi wyrzeczeniami, kosztami i utratą często po prostu osobistej godności. Więc ja widzę same zalety kwestii referendum aborcyjnym, tak? Bo jakby ono by zmuszało, tak jak mówię, spoza tej wygodnej bańki obie te strony, tak? Obie te strony musiałyby coś tutaj zaproponować. I tutaj dla mnie chichotem niemalże historii jest to, że strona antyreferendalna po stronie liberalno-lewicowej używa takich samych argumentów jak episkopat. To są te same argumenty. Argumentem jest to, nie głosuje się o sprawach życia i śmierci. No ale dokładnie to samo mówi episkopat. Dosłownie to samo, tak? To jest jakaś wizja, ja to nazywam kościołem praw człowieka, tak? Że to nie jest. Że prawa człowieka to nie są rzeczy, które się wywalczyło, które się wystrajkowało, które się wydreptało, pukając do drzwi i tak dalej, głosując, przekonując do racji. Prawa człowieka już nawet nie chcę się cofać do wykładu tej historycznego, nie, i wracać do XVIII wieku, ale jak się prawa człowieka, te najbardziej współczesne, które mamy, wolności osobistej, to była rewolucja francuska, tak? To były przemoc, to była gilotyny, to były wojny, tak, napoleońskie, to było naprawdę przeoranie kontynentu i setki tysięcy trupów, tak? Tak powstała na przykład prawo do rozwodów, tak? Czy tak w ogóle powstała idea wolności człowieka, sprzeciw wobec niewolnictwa itp. itd. To były naprawdę potężne sesje tektoniczne ruchy. To nie spłynęło dyskusja, że wydyskutowaliśmy tutaj na salon literacki, będziemy rozmawiać i prawda, i tutaj daliśmy 10 wywiadów i oburzyliśmy się 75 razy na mediach społecznościowych i tak dalej, i nagle na nas to spłynęło. Tak? No nie, tak nie było. To było po prostu prawa człowieka, to mówiła żona Daszyńskiego, zdobywa się w walce. I dla mnie fakt, że lewica nagle od tej tradycji walk, strajków, wręcz rewolucji się odżegnuje, pokazuje, jak bardzo została zjedzona przez tą liberalną stronę i przez tą stronę, która żywi głęboką nieufność i niechęć wobec ludu, tak? Wobec vox populi, tak? No bo to jest, moim zdaniem, to jest właśnie ta niechęć wobec referendum w sprawie aborcji jest podszyta tą wiarą, że my wiemy lepiej. Że my coś wymyśliliśmy, że takie są prawa człowieka i koniec. I to jest zamknięty zbiór. Nie. Znaczy, kobiety nie miały prawa do głosowania, prawda, do XX wieku, tak? Znaczy, jakby ludzie mają prawo do wolnych weekendów od dopiero 30-40 lat, tak? Prawa, nie wiem, dyskryminacja czarnych, instytucjonalna dyskryminacja czarnych w Stanach Zjednoczonych, to się skończyło dopiero w latach 60. Dyskryminacja gejów w Wielkiej Brytanii to były lata 60., jeśli dobrze pamiętam, koniec dopiero tego instytucjonalnej dyskryminacji, tak? To nie jest tak, że nagle się wydarza, tak? I dla mnie, ja mam taką obawę, że nawet jeśli opozycja wygra wybory, a nie jestem przekonany co do tego, to nic w tej sprawie się nie zmieni z powodów, o których wspomniałem na samym początku, tak? Czyli właśnie tego, że po pierwsze, nie wiadomo, co zrobić z Dudą, nie wiadomo, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, a po trzecie, bo takie zmiany wymagają mandatu narodu, po prostu, bo są tak nabrzmiałymi sprawami, tak polaryzującymi, że trzeba je rozwiązać za pomocą wyboru bezpośrednio. No i też tak jak mówisz, tak naprawdę w tej debacie są dwie strony, które są dosyć skrajne, bardzo skrajne tak naprawdę, a brakuje przy okazji w tej debacie jakiegoś środka rzeczywistej dyskusji i przy okazji poruszenia tematów, które się wiążą, czy to właśnie z opieką okołoporodową, czy w ogóle z kwestią potem macierzyństwa, rodzicielstwa, wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami. Skupiliśmy się bardzo mocno na tej polaryzującej jednej kwestii. I możemy
teraz, jak jesteśmy w trakcie kampanii, też to bardzo mocno dostrzec, że mało kto jakby już chcą poruszać ten temat dogłębniej, tylko po prostu są jakieś pojedyncze hasła. Koalicja Obywatelska mówi, że na ich listach muszą się znaleźć osoby, które popierają aborcję legalną do 12 tygodnia ciąży. Z drugiej strony zaprosili na listy Giertycha, i tutaj już jest ten temat gdzieś omijany. Osoby, które popierają aborcję więcej, są nam wyrzucane z list, ale nie ma żadnej dyskusji, rozmowy na ten temat, jak to będzie szerzej wyglądało. Nie ma też za bardzo rozmowy na właśnie te wszystkie inne tematy wokoło ciąży, wychowywania dzieci, które by mogły być poruszane. Z Prawem i Sprawiedliwością też to widzimy, skończyło się na 800+, więc brakuje bardzo takiej dyskusji. No i to referendum mogłoby być takim rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli ono nie byłoby przeprowadzone bardzo szybko z dnia na dzień, tylko jeśli by rozpoczęło szerszą dyskusję publiczną na ten temat i włączyłyby się w nią różne środowiska, bo chociaż z jednej strony w dyskursie są teraz obecne różne grupy, to one się nie łączą i trudno też jest też dotrzeć do osób nie ze swojej bańki, tak naprawdę, z jakimiś argumentami, bo mam wrażenie, że widzimy jedynie właśnie te skrajne, polaryzujące grupy. Tak, no dokładnie. Znaczy, z jednej strony można powiedzieć, że doszło do dużej zmiany, bo Platforma Obywatelska faktycznie przeszła na tą stronę proaborcyjną i to jest jednak coś, co pewnie jeszcze 5 lat temu bym sobie przed tymi protestami bym tego sobie nie wyobrażał. Ale po pierwsze ten Giertych, o którym wspomniałaś, pokazuje, no to jest takie wysłanie dla mnie sygnału, że nie do końca to serio traktujemy ja przypomnę, że no Giertych, no to tam żona Giertycha chciała dożywocia za aborcję jeszcze niedawno, tak, znaczy jakby Giertych jest no radykalnym prawicowym działaczem, tak, i też no i rok temu jeszcze pisał o tym, że świetnie, że Teksas de facto zabronił aborcji, tak, na Twitterze, więc to nie są jakieś stare poglądy Giertycha. Więc to jest dla mnie niepokojące na pewno. A z drugiej strony ja mam poczucie, że w kampanii tego tematu nie ma. Nie? Znaczy jak na to, że aborcja i te protesty aborcyjne były największym strajkiem od 89 roku, jeśli mogę nazwać strajkiem, chociaż może to nie jest najlepsze słowo, ale na pewno były to największe uliczne protesty, w których brało udział setki tysięcy osób, które były małe miejscowości, duże, znaczy jakby totalne przebicie bańki. To, że tego tematu nie ma, no to jest dla mnie no coś naprawdę niesamowitego, tak? No coś naprawdę niewiarygodne, że temat, który tak dotknął tylu ludzi, tak wiele osób postanowiło poświęcić swój czas, wychodziło na ulicę, demonstrowało, tak? No to jednak trwało prawie 2 tygodnie, tak? Jakby, że tego w ogóle nie ma, że cała ta energia społeczna wokół tych protestów wyparowała gdzieś nagle. No to jest naprawdę coś niesłychanego i wymagałoby pewnie też pogłębionych studiów tak naprawdę i badań socjologicznych. Ale moja teza jest taka, że lewica w sytuacji, w której odmówiła zrobienia wokół tego akcji referendalnej, de facto ten protest zabiła. Bo to, co się powinno było wydarzyć, to instytucjonalizacja tego protestu i kanalizacja tego protestu w stronę właśnie referendum. Bo zbieranie kolejnych podpisów do Sejmu, które zostaną przemielone albo przez Trybunał Konstytucyjny, albo przez Andrzeja Dudę, albo przez chybotliwą większość w parlamencie i Giertycha, który nie wiadomo, czy się nie zatrzaśnie w kiblu akurat, jak będzie głosowanie w sprawie ustawy aborcyjnej, jest robieniem z ludzi idiotów. Gdyby lewica od razu powiedziała, my idziemy do wyborów, żeby jak przejmiemy władzę, zrobić referendum w sprawie aborcji, to sytuacja moim zdaniem byłaby diametralnie inna, tak? Po pierwsze, zobacz. Inna byłaby dyskusja wokół referendum pisowskiego, tak? Bo nagle by była akcja, że my tutaj zebraliśmy, nie wiem, 1 milion podpisów, czy tam 2 miliony podpisów w sprawie referendum aborcyjnego, a wy tutaj wyskakujecie z jakimś referendum, które jest zrobione odgórnie, gdzie tak naprawdę, no, to jest Freud raz, że bardziej forma sondażu obywatelskiego niż prawdziwego referendum, gdzie nie ma dyskusji wokół tego, gdzie dotyka się spraw, gdzie większość jednak jest konsensus, na przykład ogromny, jak wokół, nie wiem, muru wzdłuż granicy, tak? A nie robi się referendum w sprawie naprawdę istotnych, żywotnych rzeczy, które bardzo trudno rozwiązać przez parlament, tak? I gdyby lewica poszła od razu z czymś takim, my zbieramy teraz podpisy, po wyborach zrobimy. Ogłosimy referendum, ustalimy pytania referendalne, przeprowadzimy to, idziemy po to, żeby rozwiązać tę kwestię, żeby pomóc kobietom, mamy
Fatalną dzietność, jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Uważamy, że to jest między innymi dlatego, że kobiety boją się rodzić. My zapewnimy w ramach tej kwestii referendalnej, będziemy świetną, najlepszą opiekę okołoporodową, świetną opiekę poporodową. Damy kobietom żłobki, damy kobietom wsparcie psychologiczne, damy kobietom mieszkania, tak? Będziemy wspierać też kobiety samotne, o których prawica nie chce mówić, tak? Ile kobiet jest na łaskę swojego partnera przemocowego, bo nie stać ją wyprowadzić się z mieszkania? Nagle otwiera się dla lewicy cała ogromna sfera państwa, gdzie faktycznie państwo powinno zaingerować, państwo powinno stworzyć pewną ofertę socjalną dla właśnie rodzin, dla kobiet, żeby te dzieci się rodziły, żeby one mogły żyć w godności, ale my dajemy też kobietom prawo wyboru tego, że mogą, jeśli nie chcą, z własnych powodów, mogą do 12 tygodnia przerwać tę ciążę, tak? I to jest często dramatyczny wybór, ale to jest wybór, którego my jako politycy, jako państwo nie mamy prawa podejmować za kobiety. Niech one same we własnym, my nie jesteśmy, to nie jest, prawda, Kościół, Sejm, my nie jesteśmy, to nie jest konfesjonał, parlament, tak? Każdy musi podejmować. I tutaj nagle, i wtedy mam wrażenie, że ta energia, by była jakaś zinstytucjonalizowana, to by się przełożyło na większe zaangażowanie obywatelskie, na dyskusję, na jakąś wymianę argumentów. Tak jak mówiłem, ta druga strona musiałaby odpowiedzieć jakoś, nie mogłaby po prostu powiedzieć nie, 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 tak? To jest zabijanie dzieci, nie wiem, tak? Albo coś tam, tylko musiałaby coś jednak wykonać, jakąś pracę, tak? Mielibyśmy faktyczną demokrację w Polsce i faktyczne zmiany na poziomie politycznym, na poziomie polityk publicznych, które faktycznie wpływają na życie ludzi i ich jakość ich życia, tak? A tak? Nagle kilkaset tysięcy ludzi wyszło na ulicę? Nie, nie. Lewica uważa, tak jak biskupi, że nie głosuje się nad prawami obywatelskimi, tak? Znaczy, ja to słyszę od biskupów, od episkopatu, ja nie potrzebuję takiej lewicy, tak? I dlatego lewica ma dzisiaj 8-9% w sondażach, a nie 20%, jakby mogła mieć, gdyby wykorzystała tą falę populistyczną, wsiadłaby na tą falę emocji publicznych i by wykorzystała ją do swojego działania. Już nie mówię o tym, że tak jak parlament, tak jak Platforma Obywatelska, już wchodząc zupełnie w strategię, cyniczną strategię polityczną, tak? Platforma Obywatelska weszła na poziom dużej partii w momencie, kiedy zrobiła zbierała podpisy pod referendum, tam w sprawie, to były podatek liniowy, co tam jeszcze było, no pamiętamy, te głosy zostały przemielone, nie, no więc to też bardzo jakby też nie było to fajne, ale jakby pamiętam słowa polityków Platformy, że to były ćwiczenia, tak? Tak się buduje struktury, tak się zakorzenia w społeczeństwie, budując komitety referendalne, przekonując ludzi, chodząc po ludziach, znaczy tak się tworzy demokrację faktycznie i tak się sprawia, że partie polityczne nie są martwymi strukturami zrzeszającymi działaczy, tylko stają się partiami, które faktycznie reprezentują interes i jakieś emocje ludzi. I lewica, wypinając się na to, zdradziła kobiety i zdradziła, dla mnie zdradziła tych wszystkich ludzi, którzy poszli protestować, bo jak pytamy, większość Polaków jest za referendum w sprawie aborcji. Ja już nie pamiętam, jakie tam były, ale to jest 50 kilka procent, tak? Czy 60 nawet procent Tak. jest za referendum w sprawie aborcji. I odrzucanie takiego sentymentu i takiej emocji społecznej, no jest dla mnie w imię czego? W imię tego, co mówią biskupi, że praw człowieka się nie głosuje, no, dla mnie to jest naprawdę potężna kapitulacja. Tak, poruszyłeś ten w ogóle też szerszy temat problemów demograficznych, jakie mamy w Polsce. No i tak naprawdę to jest kolejna rzecz, która się w kampanii nie przebija. Twardo na danych widzimy, że postulaty powiązane z 500+ przez tak naprawdę lata akurat tego problemu nie rozwiązały. Inna jest kwestia tego, że trochę pomogły wyjść sporej części rodzin z ubóstwa i jedyne co jakby znowu jest proponowane to 800+, czyli Nie, rozwiązanie, które jeszcze jest babciowe, tak, proponowane jeszcze przez jest babciowe, ale Platformę. rozwiązanie, które się tak naprawdę tutaj nie sprawdziło, więc cały czas mam wrażenie, że brakuje tego mocno w dyskusji, a z drugiej strony, jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, czy z rodziną i tak dalej, to mam wrażenie, że społeczeństwo jest bardzo świadome tego, czego po prostu potrzebuje, żeby się decydować na dzieci. Zwłaszcza, że jestem w tym wieku, że mam bardzo dużo koleżanek, znajomych, które są w tym wieku, w którym by chciały mieć dzieci i są poruszane szeregi różnych problemów.
dlaczego się w tym momencie nie decydują. No i tak naprawdę nie słyszałam, żeby jakakolwiek partia głośno mówiła i odpowiadała na ich obecne problemy, czy jakieś kwestie właśnie ekonomiczne, z dostępem do różnych usług publicznych, jak jakichś przedszkoli, żłobków, co zwłaszcza się pojawia, kiedy w okolicy nie ma babci, plus problemy potem z powrotem na rynek pracy i tak dalej. No i się okazuje, że tutaj na to po raz kolejny tak naprawdę partie nie odpowiadają. No i tak jak mówisz, to jest zwłaszcza zadziwiające, biorąc pod uwagę, jaka była fala protestów i dyskusji też aborcyjnej, i to jeszcze w trakcie wszystko koronawirusa, kiedy jednak też myślę, że sporo osób zdecydowało się na nie pójście na te protesty ze względu na to, że bali się też różnych społecznych kontaktów. I pomimo tego, że to jest całkiem niedawny temat, w ogóle w tym momencie to nie jest poruszane. No i też właśnie zaczęłaś mówić o tych usługach publicznych i tym, że tak naprawdę te 800 zł czy 1500 zł to nie rozwiąże problemu braku mieszkania czy braku żłobka, ale też jeszcze jedna jest ciekawa rzecz, tak? Że jakby ta, jeszcze że tak powiem, że my się koncentrujemy na przerywaniu ciąży, ale my też w tej dyskusji nie ma w ogóle tego, że kobietom i mężczyznom już tu też jest coraz ciężej zajść w ciążę, że jakby Tak, to jest kolejna bezpłodność staje się kwestia. po prostu ogromnym problemem, tak? Związana między innymi z tym, że no już po pierwsze zanieczyszczeniem środowiska, ze stresem, ale też z tym, że kobiety decydują się założyć rodziny coraz później, tak? Jakby, że ten wiek się przesuwa niebezpiecznie po 30, a wiemy, że biologicznie jakby najlepiej, no to nie jest najlepiej, to jakby czas zajścia w ciążę, no im wcześniej, tym de facto łatwiej, tak? Jeśli chodzi o biologię. Więc też że ta lewica się skupiła i ta liberalna strona się skupiła na tym, jak nie zajść w ciążę, a nie jak zajść w ciążę i być świadomie, świadomie macierzyństwo czy rodzicielstwo w ogóle, to też jest ogromna porażka, tak? I to też jest kolejny temat, który nie wybrzmiewa, tak? Jakby, który nie wybrzmiewa, który mógłby wybrzmieć, gdybyśmy prowadzili na ten temat dyskusję. A ta kwestia aborcji mogłaby być takim, referendum aborcyjnego mogłaby być takim kluczem właśnie do tych wszystkich spraw, tak? Że potrzebujemy bezpieczeństwa, że ludzie potrzebują bezpieczeństwa. I też to znowu, mówię od strategii wyborczej, PiS stawia na to bezpieczeństwo nieustająco w swoim przekazie. Świetny sposób, żeby im ten argument wytrącić z ręki, tak? Wyciągnąć im z ręki, że to nie jest, że właśnie nie ma bezpieczeństwa w Polsce. Okej, może granice są bezpieczne, chociaż też do końca nie wiemy, ale nie ma bezpieczeństwa w Polsce, jeśli w Polsce rodzi się 1,2 dziecka na kobietę wieku reprodukcyjnym, tak? Mówiąc brzydko, tak, w tym języku demograficznym, tak? No, że to jest drama, no, że to jest kryzys, tak? Jakby gigantyczny. Po co, czemu mówimy o migracji? Dlaczego temat migracji jest teraz tak istotny? No, dlatego, bo w Polsce nie rodzą się dzieci, bo nie ma zastępowalności pokoleń, więc będziemy potrzebować coraz więcej migrantów, żeby utrzymać nasz poziom życia, tak? Czy my jesteśmy gotowi na to, żeby wpuścić te miliony ludzi do Polski, często z bardzo innych środowisk kulturowych, zupełnie innych warunków, z inną wrażliwością, tak? Czy my jesteśmy jako państwo na to gotowi? Czy mamy polityki do tego, żeby być gotowi do tego imigracyjne? Nie, my się cały czas hałujemy jakimiś rzeczami, a dyskusja cały czas omija kluczowe zagadnienie, jaką jest właśnie zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, szczególnie tym Polakom, którzy mają te 20 parę lat i nie powinni się teraz martwić o to, że rentier im podniósł o 100% czynsz, tak, w ciągu Tak, roku, tak. że muszą szukać nowego mieszkania, czy jak zajdą w ciążę, to cię z pracy wyrzucą, tak? Bo badania pokazują, że blisko 1/3 kobiet, która zachodzi w ciążę, musi szukać innej pracy, bo albo nie przedłużają jej umowę, albo jej mobbują, albo po prostu ją wyrzucają z pracy za to, że miała czelność zajść w ciążę, tak? Więc jakby to są gigantyczne problemy i wyzwania, na które lewica ma w teorii narzędzia, żeby odpowiadać i wiarygodność, żeby odpowiadać i zupełnie z tego zrezygnować, tak? W imię czego? No właśnie w imię tych fantazmatów o tym, że praw człowieka się nie głosuje. No. Bardzo wiele jest tutaj wątków, ale to powracając jeszcze już tak naprawdę na koniec do tego referendum aborcyjnego, myślisz, że jest w ogóle szansa, że takie referendum w najbliższym czasie w Polsce się pojawi, jeśli nie za sprawą postulatów różnych ugrupowań, to za sprawą właśnie ludzi, zwłaszcza, że bardzo dużo partii, jak też analizujemy różne
programy wyborcze, postulaty. Chciałoby, żeby pojawiło się referendum obligatoryjne, czyli jeśli ludzie wystąpią z taką inicjatywą, społeczeństwo wystąpi z inicjatywą, żeby ono potem się obligatoryjnie odbyło, a nie było jeszcze zatwierdzane dodatkowo przez Sejm. Wydaje mi się, że gdyby faktycznie doszło do zmiany przepisów, jeśli chodzi o referendum, tak, żeby nie było tej przysłowiowej niszczarki, gdzie ludzie myślą sobie, no dobra, no znowu zbieramy podpisy i znowu one wylądują tam, gdzie zawsze, czyli w tej niszczarce. Więc gdyby nie doszło do tak, gdyby nie ta niszczarka, to zbiórka 500 000 czy 1 000 000 podpisów wydaje się absolutnie prawdopodobna, nawet przez organizacje, które są niepolityczne, w tym sensie, że nie mają przedstawicielstwa partyjnego. W sytuacji, w której te zmiany nie zajdą, jedynym sposobem, żeby faktycznie doszło do tego referendum, jest reprezentacja w Sejmie. Czyli jedyna siła, która może to zrobić, jest siła parlamentarna, która istnieje w Sejmie. Czyli zbiórka podpisów musi być wykonana przez partię parlamentarną. Inaczej to się nie odbędzie. Więc widzę tutaj tylko dwa scenariusze. Albo faktycznie liberalizacja przepisów względem referendum i uczynienie ich bardziej obligatoryjnymi, albo wzięcie na sztandary faktycznie przez siłę, która chce tego referendum, a nie ucieka w referendum, tak jak trzecia droga, która po prostu nie chce odpowiadać na pytanie, czy jest za liberalizacją aborcji, czy też nie. Więc musiałaby się pojawić, innymi słowy, musiałaby się pojawić nowa partia lewicowa, czy nowa partia progresywna, która by zorganizowała taką zbiórkę podpisów i połączyła ją z kampanią parlamentarną. Dzięki bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że chociaż to jest taka mała cegiełka do tego, żeby rozpocząć ten temat bardziej w właśnie dyskursie publicznym, a nie żeby cały czas się tylko przerzucać na skrajnie prawicową, skrajnie lewicową stronę, które, jak się okazuje, zgadzają się w tym, żeby tego referendum nie zrobić. Tak jest. Dzięki wielkie za rozmowę i mam nadzieję, że, no, że kiedyś do tego referendum faktycznie dojdzie. Zobaczymy. A ze mną na kanale lub bezpośrednio był Jan Śpiewak.